Cześć, witam serdecznie. U szakalaka z tej strony. Russian Fishing 4. Przygoda kolejna. Dzisiaj, tak jak obiecywałem wczoraj, poszukujemy Jelca. Mapa Kręty Strumyk. Słuchajcie, odwiedzimy tam ze 2-3. W sumie tak sobie patrzę teraz. Raz, dwa. Tutaj była trzecia. Może 4 miejscówki nawet, w których ten Jelc występuje. Ale to myślę, że jak często spędzacie czas na Krętym Strumyku, czy sporo łowicie na spławiki, to pewnie znacie te miejsca, albo sami znacie nawet jeszcze lepsze miejsca na Jelca. No ale ja sprawdzę tutaj te swoje miejscóweczki, może gdzieś te Jelce będą wpadać. Zaczniemy standardowo tutaj pod kawiarenką. Słuchajcie, zestaw wygląda tak, używam wędki Ultralight, tak żeby tego expa jeszcze natrzepać jak najwięcej. Haczyk 24, zaczniemy od kasterów, można używać muchę, czasami jelec też bardzo dobrze na muchę reaguje, ochotkę, tak naprawdę na wszystko potrafi wziąć tych mniejszych przynęt, nawet zdarza się, że i na czerwonego robaka i na drzownicę, także można próbować, wachlarz, że tak powiem, przynęt jest duży, no ale kaster, ochotka, mucha to chyba takie najczęściej spotykane, reszta zestawu 2,8 żyłka, fluorocarbon, tutaj mamy wędka z tą, co kiedyś wam pokazywałem, już kupioną na Dońcu, ona tam do 3 kg wytrzymałości jest. I słuchajcie, zaczniemy pierwsze miejsce, tutaj ten pomościk. Tutaj jeszcze nie wiem, bo nie łowiłem, zaraz mi się happy hour odpali, to mam nadzieję, że też trochę procent zdobędziemy w grunt. Przynęta jest lekka, zaraz zmienię, to jest spławik na piórkowy, bo ten co mam, to on jest bardzo niewidoczny, prawdopodobnie nie będziecie go w ogóle widzieć. O, słuchajcie, już jest jelec, to już dobry znak. Na gruncie 18, czyli próbujemy na razie ten grunt 18. Ja zawsze się staram jeszcze później testować inne głębokości, bo jelec potrafi być na 18 cm, ale czasami siedzą na 30, czasami na pół metra, a tutaj nawet i potrafi być też przy dnie momentami, gdzie jest nawet 90 cm. Tutaj w międzyczasie będę sobie popijał barszczy, który mi żonka przygotowała. Jak dużo gadam, żeby naoliwić aparat. aparat mowy. I słuchajcie, jak wiecie, wpadłem tutaj pokazać, gdzie te jelce mogą być. Do wydarzenia tego konkursu naszego, co już w sumie się zbliża coraz zbliża się powoli, o może nie coraz, ale zbliża się powoli do końca, bo dzisiaj już jest, jak to nagrywam, piątek, czy nie, czwartek, dzisiaj jest czwartek, dobrze, jeszcze jest parę dni, także w porządku, jeszcze jest dzisiaj, piątek, sobota i tak naprawdę niedziela do wieczora, bo dokończymy w niedzielę o 18, w momencie kiedy zaczniemy stream. Więc parę jeszcze dni jest, ale z tego co widziałem, przynajmniej o tych osobach, o których wiem, że biorą udział w konkursie, to już tam trochę tych jelcy nałowili i już są wyniki takie no bliskie. Przypominam, że tam 123 gramy, to jest jelec, którego oczekujemy tutaj z krętego strumyka. I zobaczcie, już nam taki 116 się trafił. Także nie jest jakoś super, super ciężko będzie chyba wam złapać tego jelca. Myślę, że nawet tutaj jakby ten pomościk plus caster i odpowiednia ilość czasu poświęcona to wystarczy, ale słuchajcie, jako że nie tylko jakby konkursem człowiek żyje i ten filmik też możecie jakby odbierać takie może nie poradnikowo, ale tak po prostu co tam, jakie są miejsca, że tak powiem, jeszcze na krętym strumyku na tego jelca, no to odwiedzimy jeszcze ze 2-3 miejsca takie, żeby wam pokazać, jakby ewentualnie kiedyś było tak, że... Bo ten jelec na krętym strumyku jest taki, że no on w pewnych miejscach zawsze bierze, nie? On tam mniej albo więcej, ale zawsze się trafia. I słuchajcie, to jest kwestia go znalezienia. No jeżeli będziecie znali jakby parę miejscówek, no to znaleźć go też wam będzie łatwiej, bo sobie sprawdzicie tu, polecicie. No tutaj teraz najłatwiejsza, że tak powiem,
się okazała miejscówka, która działa, bo tutaj ten pomościk, ale czasami jest tak, że na tym pomoście Jelca jest bardzo mało, bardzo duże są kolejki na przykład, nie? No i wtedy warto tak sobie, że tak powiem, oblecieć po różnych mapkach, znaczy nie po różnych mapkach, no bo na innych łowiskach oczywiście też Jelc występuje, ale jeśli chodzi tutaj o Komarówkę, oczywiście można poblecieć po innych miejscówkach i tam zobaczyć, co słychać. Ja mówię, ja bym tak, jeśli chodzi o mnie, ja stosuję grunty, tak jak mówiłem, 18, później zjeżdżam na 30, jeżeli na 18 nic się takiego, że tak powiem, nie dzieje, później pół metra, no i tam 90 metr, to jest już taki maks, ale to bardzo rzadko. Ale jak widzicie tutaj, praktycznie od samego początku przy gruncie 18 na tego kastera jest reakcja, wychodzą te jelce, więc myślę, że to nie ma w tym momencie, w tym miejscu sensu schodzić niżej z gruntem, no bo są rybki, nie? No jakby nie było, to byśmy zaczęli kombinować. Godzina 8. Słuchajcie, ja chciałbym tak, żeby tutaj, no bo wiadomo, te jelce w nocy już tak nie biorą. Pewnie jak tutaj łowicie trochę na baty, na krętym strumyku, to wiecie, że w nocy te mniejsze rybki są mniej aktywne, więc powiedzmy jest 8, 9. Chciałbym przez cały dzień tutaj jakby oblecieć te cztery miejsca, więc dosłownie jeszcze tutaj wyciągniemy parę rybek. Może za chwilę wrzucę jeszcze ochotkę, żeby zobaczyć, czy też ochotka, że tak powiem, oddaje. Jeśli się okaże, że jest ok, no to polecimy dalej. Ja tutaj mam też happy hour odpalony, to mam nadzieję, że przynajmniej że przez tą godzinę też nam trochę procent w spławik pójdzie, bo nie ukrywam, że w ostatnim czasie trochę zaniedbałem ten spławik. On dalej w dalszym ciągu myślę, że jest całkiem przyzwoicie rozwinięty, bo tam jest 50 parę procent. 50. I ten. I to nie jest źle, no ale kiedyś żeśmy szli równo, a teraz troszeczkę tutaj, że tak powiem, odstalimy teraz, odstaję od reszty tak o 10% od spinningu, a znowu spinning o 10% tam z kawałkiem od gruntu. Ale to ten grunt wybił się na prowadzenie, no bo pamiętacie, był taki okres, gdzie trzeba było trochę tych karpi łowić i mniej było tych ryb spinningowych, no ale teraz ostatnio też ostro trochę pospinningowałem. Staram się też oczywiście łapać teraz tym spławikiem. Ostatnie parę dni tak sobie chodzę i po Dońcu, i po tym szukam jakichś rybek, no ale jako, że jest ten konkurs, to postanowiłem nagrać też trzy filmy o tych trzech gatunkach konkursowych. Jutro będziemy nagrywać pstrąga, przypominam, z rzeki Białaja. Zobaczcie, 120, 126, to 3 gramy za dużo. No ale już tu F12 powinno być zrobiony screen, już jest jakaś tam baza wyjściowa, nie? Słuchajcie, teraz jeszcze wrzucimy ochotkę. W sumie ja na happy hour, jak tutaj rybki biorą, to powinienem wstać całą tutaj godzinę i walić te ryby, żeby jak najwięcej w tych procent. No, ale pójdziemy w inne miejsca, zobaczymy, czy tam też coś się będzie działo, bo wiadomo, tutaj jakby pomysł tego filmu jest taki, żeby wam pokazać jakieś tam miejsca, w których możecie tego jelca szukać, chociaż jelec tak naprawdę, on może się w każdym momencie też tam przytrafić. Ale no, są takie cztery miejscówki, które na przestrzeni ostatniego, powiedzmy, roku często, no się tak wymieniały, nie? Ten jelec był albo tu, albo tu, albo tam. Także zaraz wam to wszystko pokażę, żebyście też mieli jakby tak na przyszłość sobie do zapamiętania. Zobaczcie, ta ochotka, teraz już zmieniliśmy na ochotkę, też tutaj bardzo dobrze działa. Też rybki idą, uklejki, jelce, także ochotka, kaster. To są tanie przynęty, nie są drogie przynęty, a są bardzo skuteczne i naprawdę zobaczcie, że w ogóle jak mamy już konto premium, mamy konto jeszcze w ogóle happy hour i jeszcze tą wędkę 100%, no to taki jelec 120 gram, to sami widzieliście, bardzo dużo jak spadaje, także to też jest jakiś, nawet jeżeli nie gracie na koncie premium, to słuchajcie, taki zakup tej wędki, ja wam kiedyś pokazywałem, ja mogę to za chwilę jeszcze, może jak będziemy zmieniać miejscówkę, to pokażę wam jeszcze raz. Zakup tam dosłownie za 200, czy nie, no 200 chyba nie, ale 300 tam parę monet. Takiego bata bardzo lekkiego do 2 kilo z tym bonusem właśnie 100% pod takie rybki typowo właśnie jak tutaj. To też jest fajna opcja, żeby na przykład trochę przylevelować, jeżeli wam zależy, żeby tam trochę level wbić. No to jest, że tak powiem, bardzo dobre rozwiązanie. Dobra, tutaj widzieliście, działa, można później bawić się z tym gruntem.
No ale na 18 w tym momencie działało. Słuchajcie, zahaczymy szybko ten sklep, no bo to trzeba łowić. Zahaczymy szybko sklep. Chodziło mi o tą wędkę, która też jest dobra do takich małych rybek. Słuchajcie, o właśnie, Kama Ultra Telescopic. No to troszeczkę prze 300, powiedzmy 418 w wersji 6-metrowej. To jest 6 metrów dla mnie z takim uniwersalną długością. Bacie, nie za krótkie, nie za długie. Bo za długą wędką, jak łowicie gdzieś na bliski dystans, też później są problemy. No to nawet 418, słuchajcie, w momencie, kiedy macie tutaj 100% do doświadczenia i sobie fajnie te ryby, jakby bazowo małe ryby, takie uklejka czy jedec, jeżeli są wymiarowane, fajnie dają ekspa, szczególnie na początku, a dodatkowo z takim batem, to w ogóle idziecie jak burza. Słuchajcie, tutaj kiedyś nie było tego pomostu, oni tutaj dodali jakiś tam czas temu ten pomost, stąd nie łowiłem, szczerze mówiąc. Czy tutaj coś bierze? Dosłownie dwa rzuty. Nie jestem pewny co do tego miejsca mówię, ja jeszcze z tego miejsca tutaj nie poławiałem. Tego pomostu kiedyś nie było. Ale zobaczcie, to jest coś. To jest coś bierze. Ale jest to chyba płotka, nie? Tak. To jeszcze jeden rzut. Nie wiem, czy to jest miejsce akurat jelcowe, ale też widzicie, jakieś tam miejsce z potencjałem. Oczywiście, o czym ja teraz jeszcze zapomniałem na początku mówić, jak łowicie sobie na jeden... Ja tutaj często na krętym strumyku łowię na jedną wędkę z tego tytułu, że ten spławik płynie. Czasami trafiamy na takie miejsce, że faktycznie zbranie za braniem. Na dwie wędki to już jest w ogóle urwanie głowy, a na trzy to nie pominając, ale nic nie szkodzi na przeszkodzie. Nic nie szkodzi na przeszkodzie. Co ty... Polska, język, ciężka mowa, no. Słuchajcie, nic nie stoi na przeszkodzie oczywiście, żebyście łowiąc sobie na bata nawet jednego, czy jakiś tam bambusa, czy cokolwiek, czy kupując tego lepszego, tego z tym bonusem, sobie zarzucacie w tym momencie dwa grunty, nie? Tutaj jakiś czerwonego robaczka nałożyć, mały haczyk, nie wiem, wyrzucić to na 10 metrów, czy na 15 nawet. Gwarantuję wam, że jakieś tam ryby, że ryby będą, że tak powiem, się łowić. Słuchajcie, kolejne miejsce. Tu jest też bardzo często jelec odpalony z tego miejscówki. To jest taki pomost zaraz za tą wysepką. Też mogę powiedzieć, że 87-103, jeżeli tam, nie wiem, czy dobrze widać. Bo z racji tego, że ja ten nagrywam w tym innym formacie, to nie zawsze jest to widoczne. Tu jest kolejne miejsce na jelca, nie? Prawdopodobnie będzie teraz tak, że jak ten jelec dobrze działa na kawiarence, to słuchajcie, może być, no to prawdopodobnie tutaj będzie słabiej, nie? Tutaj zobaczcie, 18 grunta nic nie wzięło, możemy spróbować na przykład 30 grunt, ale podejrzewam, że jak kawiarenka jest mocno odpalona z jelcem, to te inne miejscówki, że tak powiem, są wyciszone, no to tak przeważnie, rzadko się zdarza tak, żeby jelec brał dobrze i tu, nie? A przynajmniej, może już jestem stary i krótką pamięć mam, no ale ja w ostatnim czasie nie przypominam sobie, żeby jelec na krętym strumyku w paru miejscach brał rewelacyjnie. Przeważnie to jest tak ustawione, że jak jedno miejsce działa, to drugie jest wygaszane i na odwrót. No ale to słuchajcie, ten sam temat, bo też mamy oczywiście happy hour nas goni, więc oblecimy te miejscówki, słuchajcie, tutaj szybko wam pokażę. I wrócimy sobie po prostu na pomost tam pod kawiarką, bo działa. Ale to jest tak, żebyście wiedzieli na przyszłość, gdzie tych miejsc szukać, nie? To tak samo jak z leszczami zaczynacie łowić, idziecie na leszcze, ktoś wam powie jedno miejsce, to jedno miejsce się kończy i jak wy nie znacie innych miejsc, no to jest gdzie są leszcze, nie? Ale jakbyście znali parę miejscówek, oblecicie sobie te wszystkie miejsca i w tym momencie gdzieś te ryby na pewno znajdziecie. Tutaj kolejna zabawa, 30 grunt, czasem 18 też, bardzo często w sumie 18. Ten 18 to jest taki grunt, że tak powiem, główny, ale jeżeli na 18 nic się nie dzieje, warto zlecieć tam na 30, 50, ja tak zawsze robię, 18, 30, 50, 90 albo metr i jak nic się nie dzieje po paru rzutach, no to lecę dalej. To było kolejne miejsce, gdzie występuje jelec, tak naprawdę wszystkie inne małe rybki. Wiadomo, że jak łowicie na jelca, no to też wam się przytrafił kleja, czasem jakiś kleń przydupi, jakaś płoć, krąb czasami. Wiadomo też, że im głębiej schodzicie, czyli tam już pół metra, metr głębokości, no to już się mogą jakieś tam te rybki na bardziej uaktywnić, jakieś świnki, sińce i inne takie tematy. Nie zaskoczcie się, jak w nocy w ogóle też jakiegoś tam środka wam się przydarzy, też jest to możliwe. Słuchajcie, kolejna miejscówka, gdzie tak naprawdę uklejki i jelce kiedyś brały bardzo dobrze. Tutaj takie, że tak powiem,
pochylone drzewo, bardzo łatwo rozpoznać. Zaraz za pochylonym drzewem sobie tutaj stajecie i rzucacie tak naprawdę na pół mocy przed siebie. I to było kolejne takie miejsce, gdzie jelce i ukleje, też ukleje bardzo dobrze tutaj szły. No ale to widzieliście na pomoście uklejki. Uklejki też tam brałem, więc podejrzewam, że te uklejki też mogą być trochę mniej aktywne gdzie indziej. Jakbyście, słuchajcie, chcieli na przykład, bo tak raz mi tak przyszło do głowy, jeżeli byście chcieli jakieś takie właśnie filmy w takim stylu, że skupiamy się na jednym gatunku. I ja staram się, niekoniecznie żebyśmy dużo połowili, nie? Tylko że tak, że ja po prostu gdzieś tam po jakiejś mapie oblatuję na tyle, oczywiście na ile posiadam wiedzę. Jeżeli nie posiadam wiedzy, no to tam... Zawsze mogę się jakoś tam odpowiednio przygotować, bo to też weźcie pod uwagę to, że ja czegoś mogę nie wiedzieć, czegoś jeszcze nie znać, albo o czymś zapomnieć i nie wszystko zdążę wam tam pokazać tak, jak powinienem, no to możemy coś takiego w sumie nagrać. Jeżeli byście na przykład chcieli, że tam, nie wiem, ty gościu weź pokaż jakieś spoty, gdzie tam jakaś dana ryba występuje najczęściej na jakiejś mapie, i weź obleć, pokaż te miejscówki, a wy wtedy będziecie mogli sobie zrobić jakieś tam własne notatki i zapisać, nie? No i to jest zawsze, mi się wydaje, że to później będzie jakieś takie ułatwienie, czy jeżeli w tym momencie, kiedy na przykład skończy się jakiś spot, nic wam nie bierze, to wtedy macie taką opcję do ataku. Słuchajcie, to jest kolejne miejsce, widzę, że nic, no bo ja jestem prawie pewny, że jak tam dobrze małe ryby biorą, to oni je, że tak powiem, praktycznie wykosili ze wszystkich miejsc, no ale to jest kolejne miejsce za drzewem. Słuchajcie, znajduje się tutaj na mapie, zaraz przy tym obozowisku. To jest jakby już drugie, trzecie w sumie miejsce. I tutaj też często jelce biorą. Z tego miejsca też można próbować. Taki sam temat. Też się trafiały mi tutaj małe rybki na niskim gruncie, typu kleja, typu właśnie jelec. To jest też tak jakby też kolejna miejscóweczka. Też możecie zahaczyć, jeżeli szukacie tych ryb. Jak najbardziej. No ale to coś tutaj wzięło, ale tak nie mrawo, chyba jakaś uklejeczka. Tak, uklejeczka. No to jeszcze jeden rzut tutaj badawczy. Jest tych miejscówek trochę, nie? Także no tak samo uklejki. Jakbyście chcieli materiał uklejce na Starym Grodzie, to jeszcze tak naprawdę dochodzi tutaj ten odcinek na tej odnodze, na którym też bardzo często są odpalone uklejki, trochę bardziej tutaj, czy trochę bardziej na wylocie. Tam naprawdę wtedy można nawet na trzy wędki próbować, bo tam jest woda stojąca. Na tej wodzie stojącej jest łatwiej, mi się wydaje, jak się łowi na więcej spławików, jakoś tak łatwiej jest to ogarnąć. Jak to wszystko płynie i tam później się, szczególnie jak macie jeszcze te same spławiki, to później jest zamieszanie, która jest jedynka, która dwójka. Czasem zaczynają brać trzy wędki naraz, to nie i kończy się tym, że nie zatniecie ani jednej, bo mam namotacie się i na płynącej ja lubię na jednego bata łowić, że tak powiem, i sobie ewentualnie coś tam z gruntu dorzucić, jeżeli stoi w jakimś miejscu. I słuchajcie, drugie miejsce zaraz tuż obok, ale to w sumie jedno z tych ostatnich, tutaj też było, tu był też, pamiętam, okres czasu 115-125, zaraz przy samej bazie, że na gruncie też 18, 30, nawet 50, tu był szał z tymi jelcami. Tutaj brały te jelce, też bardzo dużo brało jakiś inny ryb. Zobaczysz, coś tam się interesuje tym naszym kasterkiem. Uklejka. No to jeszcze jeden rzut. I tutaj jest też taka kolejna miejscówka, którą warto pod względem tych małych rybek na spławiczek sobie sprawdzić. Także tutaj możecie sobie zajść, sprawdzić, co jest grane. Ale w tym momencie, jeśli chodzi o ten tydzień, czy ja mówię na dzień, powiedzmy 21 września, no, spaliliśmy branie, to najkorzystniej chyba wygląda ten pomost po prostu pod kawiarnią. Ale w momencie, kiedy, nie wiem, będziecie to oglądać za 2 tygodnie i pójdziecie na pomost pod kawiarnią i tam rzucicie 3 razy, 5 razy, 10 razy i się okaże, że jest jedna ryba albo żadna. Chociaż tam rzadko jest tak, żeby nic nie było, ale powiedzmy, no nie wiem, same uklejki biorą, nie? Nie ma żadnego jelca. No to w tym momencie wyruszacie sobie tutaj na podróż, pamiętając tutaj te miejsca, o których wspominałem, i gwarantuję wam, że na jednym z któryś z tych miejsc na pewno gdzieś jelce będą, nie?
Tutaj chyba uklejki szaleją. Tak, tak, tu jest, widzę coś, uklejki się trafiają. Ale słuchajcie, zejdźmy tak testowo jeszcze na grunt 50, ze dwa rzuty. I słuchajcie, wracamy. Wracamy w takim razie na pomost, na samą pomost, na samym początku gry, tam pod kafejką. No bo nie ukrywam, mając ten happy hour, jeszcze mam parę dni tego premki, także te happy houry gdzieś tam używam teraz ostatnio trochę na spławiku, żeby parę tych procent w spławikach wbić. Więc nie ukrywam, że chciałbym tam postać do końca przynajmniej tej godzinki, bo no, po prostu liczę, że po prostu trochę ryb na łowie i przez to procent skoczy. Zobaczcie, na 50 centymetrach cisza, nic tam nie pływa. Można by próbować jeszcze głębiej, może by się gdzieś tam zahaczyło jakieś inne gatunki, może płoć, jakieś czasem karaś, ale chyba nie. Nie ma. Dobra. Czyli to jest, po prostu nie jest to miejsce aktywne. Znacie tą grę, to nie jest tak, że ja wam pokazuję teraz jakąś lipę. Po prostu te miejsca nie są aktywne, no ale chodzi o to, żebyście też poznawali te miejsca. To warto sobie gdzieś tam zapamiętywać powolutku. Wiadomo, jak zaczynacie grę, wszystkiego jest tak dużo. Wbrew pozorom jest tutaj dużo tych informacji, tych miejscówek, te koordynaty, to się miesza, 120, 130, kto tam pamięta. Ja też, słuchajcie, na dużej ilości map jeszcze, mimo to już tego, że trochę w te gry pograłem, ja znam te miejsca, ale tam, czy to jest akurat 83 tam na coś tam, czy 80, czy 4, też często nie pamiętam, nie? Tam wiadomo, jak jakieś kluczowe miejsca. Tam się zna parę tych numerków, ale na ogół ja wiem, gdzie trafić, wiem, gdzie pójść, wiem, jak ta miejscówka wygląda, ale jaki to tam numer. Najważniejsze, byście wiedzieli, że na przykład o jak daleko rzucać na tym miejscu, nie? Tam ten numerek, jak znacie, tak powiedzmy wizualnie miejsca, to nie ma to aż takiego dużego znaczenia. I słuchajcie, wróciliśmy tutaj na sam początek. No i stąd będziemy tutaj jeszcze chwilę połowić. Ja też nie chcę wam tutaj za długo przy jakby zajmować głowę, no bo to jest jednak jelec, są małe rybki, tutaj raczej nic jakiegoś, nie wiem, jakiegoś takiego wybuchów, pościgów raczej tutaj nie powinniśmy się spodziewać. Więc to będziemy metodycznie tutaj odławiać te małe rybki, czasem kleja, czasem jelec. Bardzo rzadko podejrzewam jakiś przyłów innej ryby. Stawiałbym na jakiegoś tam ewentualnie klenia, czasem płotka i to jest wszystko, na co tu będziemy mogli liczyć. Oczywiście bardzo duża szansa jest, że tam coś może fajnego, dużego w sensie w gatunku, nie? Jakiś duży jelec czy duża uklejka. Jak najbardziej zapraszamy na haczyk takie duże rybki, bo to też exp jest. Ale no tutaj się idzie na ilość, nie? Tu jak jest faktycznie fajnie te miejsce odpalone, to widzę, że ładnie te ryby biorą. To stojąc tak naprawdę przez całą dzień, przez godzinę, to nie jest tutaj problemem złowienia około 100 ryb, nie? Trochę też nie zatniecie, trochę zatniecie, ale mówię, no, szczególnie na tych niższych levelach, słuchajcie, zaraz, no, coś tam wyłowimy, zaraz zobaczymy, jak te sprawy się mają, tylko żeby było wymiarowe, nie? Na razie takie uklejki niewymiarowe, ale to i tak nawet one tam, widzę, 400 jak spadają z tymi bonusami, ale to jest niewymiar, nie? Złówmy coś wymiarowego i przekonamy się, jak to tutaj wygląda. Te uklejki nam tutaj weszły. No ale zobaczcie, 59 gram uklejka. Załóżmy, odłóżmy ten tutaj bonus za premkę i za happy hour, ale to w dalszym ciągu. Jeżeli macie tę wędkę, którą wam pokazywałem za 400, czy tą z Dońca już da 900, Jak was stać zainwestować i wam się takie łowienie podoba, bo to też trzeba lubić te małe rybki, nie? No to zobaczcie, w tym momencie macie 600 expa za taką uklejkę, nie? A wyłowienie takiej uklejki to nic trudnego, nie? Także szczególnie, zresztą jak pamiętacie poradnik, jakby nasze początki na tym końcu, kurwa, co ty gadasz, człowieku, co ty gadasz? Początki na tym końcu, oczywiście, nie? To pamiętacie, że ja tutaj na tych batach
na tych małych rybkach, co tam niektórzy z was wręcz się śmiali, że no, ciekawe, jak ty byś rewele robił na małych rybkach. No właśnie w ten sposób, zobaczcie, jelet 67%, też 600 ekspa by było, jeżeli macie bez premki, nie? Także, a tam na tych pierwszych levelach ile tam trzeba? Po parę tysięcy dosłownie na level, także parę takich rybek i zobaczcie, levelujecie jak burza. No tylko, że druga sprawa, że ten level w większości przypadków nie jest tutaj problemem w tej grze i on nie jest aż tak mega super potrzebny szybko. No bo co z tego, że wbijecie szybko tam 12, 14, 16 poziom, odblokujecie jakieś tam łowiska i odblokujecie możliwość używania jakichś tam sprzętów, jak za tym nie idą pieniądze, nie? Tutaj mi się wydaje bardziej srebro ważne od tego levela. Ale też uwierzcie mi, że na tych małych rybkach, czy łowionych z gruntu, czy tutaj na spławiczki, też są pieniądze, szczególnie jeżeli połączymy to jakby z kawiarnią. Połączymy to z kawiarnią i na targu takie jelce wymiarowe i uklejki wymiarowe plus kawiarnia plus to i też idzie tam 150 zarobić. Nierzadko było tak, że zarabiałem w okolice tych właśnie 150 na tym samym początku, właśnie na tych małych miejscach. Małych rybkach. W nocy można jeszcze gdzieś tam namierzyć jazgarze, żeby też jazgarze poławiać i to wtedy ta kasa naprawdę idzie, nie? No tam mówię, no część z was tam pamiętam z tego czasu się śmiała, że o kurwa, znowu Białaja, znowu jazgarze, znowu to, znowu tamto, ale słuchajcie, tam szedł i EXP i kasa i ja tam nie narzekałem na pieniądze na samym początku, nie? Plus jeszcze później ta wyprawa na morze i tak naprawdę w pewnym momencie to było tyle pieniędzy, że kurde, można sobie było pozwolić. No przecież żeśmy kupili te lepsze kołowrotki do tego, do metody karpiowej i tak dalej, nie? Także trzeba to wszystko robić z głową, nie słuchać, że tak powiem, dziwnych potrzeptów innych, szczególnie takich, którzy całe życie tylko leszcz i leszcz i leszcz. Nic innego jak leszcz się nie liczy w tej grze, no to słuchajcie, niekoniecznie oni zawsze mają rację, szczególnie, że nieraz, no ja naprawdę, może gdzieś tam nie jakoś super codziennie nie przejrzę tego, ale są, no sprawdzam sobie, czy tam jakieś forum, czy jakieś Discorda czasem przejrzę i słuchajcie, czasami naprawdę ludzie wrzucają screeny z leszczy, gdzie przestali powiedzmy cały dzień, czyli tam powiedzmy godzinę w grze, znaczy cały dzień w grze, godzinę w prawdziwym życiu, i mówią, o kurde, super zarobiłem, ty leszcze dobrze brały, tam pół siatki leszczy, nie, większych, mniejszych i tak dalej, i na przykład jest 150 zarobku, nie, no i ludzie się cieszą, że na leszczach 150 zarobili, naprawdę wiecie mi, 150 zarobić, czy na Białaji, na spinningu, czy tutaj nawet na tych małych rybkach, plus kawiarnia, plus to 150 naprawdę nie jest ciężko, a często zarobicie nawet jeszcze więcej, bo jak wam się jakieś tam trafi na przykład sesja, że te uklejki praktycznie jelce będą co chwilę wychodzić wymiarowe, bo też tak może być, no to ten zarobek jest naprawdę, to i 200 można zrobić bez problemu, nie? A tutaj ludzie kurde jakoś o tym zapominają, nie wiem, te leszcze, ten grunt, no dobra, w sumie każdy niech łowi co chce, nie? No ja tylko mówię, ja cały czas podkreślam, że są inne ścieżki. Są inne ścieżki, ja zawsze o tych ścieżkach innych mówię, zresztą to był jakby główny powód jakby powstania tego poradnika, żeby wam tutaj pokazać, albo chociaż jakoś tam starać się pokazać, że można troszkę inaczej. Wiadomo, są momenty, że ten grunt trzeba się wspierać, ja też tutaj nie ukrywam, na tym koncie też tym gruntem się wspierałem, jak nic się nie działo, ale można zawsze coś tam zakombinować innego. A nawet jeżeli dużo łowicie na grunt, słuchajcie, taki wypad ze spławiczkiem nad jakąś miejscóweczkę, czy tam z jakimś spinningiem sobie nad rzekę w grze, naprawdę, że tak powiem, oczyści wam trochę ten leszczowy umysł i powoduje to, że może też jakoś nabierzecie nowej frajdy do tej gry, bo naprawdę te leszcze potrafią męczyć i podejrzewam, że dużo graczy zaczynających w tą grę swoją przygodę, to poległo właśnie na tym etapie między 12 a tam 20 którymś levelu, gdzie tylko praktycznie wszyscy polecali łowić leszcze i zarabiać pieniądze na zestaw karpiowy, nie? To dużo ludzi na tym poległo, bo po prostu stwierdziło, że to jest nudne, nie? Miało być Russian Fishing, miała być przygoda, miały być fajne ryby, a
a to tylko leszcze. Każdy mówi o tych leszczach, no a ludzie jak nie wiedzą, słuchajcie, to ja nie mam do tego pretensji. Jeżeli zaczynasz, nie szukałeś nigdzie informacji, korzystać z tych czatów, że tak powiem, tych ogólnych, to tam wiadomo, no każdy się podpyta, co tam, każdy leszcz, leszcz, no i tak się, niektórzy ludzie chodzą po prostu od jednego spotu leszczowego do drugiego, nie? A jest tyle fajnych ryb innych, nie? Tyle można trochę na spinning tego, no, jest możliwości. A nawet jeżeli, mówię, no czasem zarobi się na tych małych rybkach nie tak atrakcyjnie jak na leszczu, no to trzeba sobie zrobić trochę przerwy, nie? Czyż to nie jest fajna sprawa teraz o postać porzucać tutaj sobie z pławiczkiem za tym jelcem. Zupełnie inne łowienie, takie bardzo relaksacyjne, a przy okazji, słuchajcie, procenty w spławik też się wbijają. Sama korzyść, nie? Właśnie, a propos procent w spławik, słuchajcie, jeżeli bierzecie udział w konkursie i ostatnio też dużo właśnie na tym leszczu, na jelcu żeście stali, to jak macie ochotę, napiszcie w komentarzu, bo jestem ciekawy, czy jak tam wasze procenty właśnie w spławikach się rozwinęły w związku z tym, z tym wydarzeniem, że tak powiem, na ten konkursowy, bo pamiętam, że jak robiliśmy jakieś tam zawody w tamtym tygodniu, czy dwa tygodnie do tyłu, to właśnie sporo osób też tam po zawodach już mówiło, że kurde, było tam wymagane chyba coś tam z pławikiem złowić, czy ogólnie były polecane spławiki i dzięki temu sobie tam powbijaliście, a wtedy nie, to wtedy co żabę chyba łowiliśmy, no i tam trzeba było używać spławiku, nie, to że tam właśnie sporo osób właśnie sobie w procenty w spławikach dzięki temu ponabijało, nie. Także może właśnie w ten sposób muszę właśnie jakoś właśnie tutaj stymulować, że jak chcecie tam w tygodniu sobie łowić te leszcze, to łówcie te leszcze, ale chociaż w weekend jak będziemy robili streama, będziemy robić zawody, to będziemy właśnie jakieś wymyślać metody, że tak powiem, inne niż gruntowe. A jak gruntowe, to przynajmniej na jakieś inne fajne rybki, żebyście trochę tam odsapnęli od tego leszczoranda. Dobra, słuchajcie, ja już tu sobie przestoję do końca tej godziny. Połowię te małe rybki, może coś mi się tutaj uda. Parę rybek widzieliście, pokazałem wam te wszystkie miejscówki. Zestaw mniej więcej na te małe rybki, jak najmniejszy haczyk. Najmniej 20 bym stosował, bo to wiadomo też w sklepie, czasami jak zaczynacie grę, nie zawsze ten 24 jest do kupienia. No ale jeżeli macie możliwość 24, to 24, jeżeli nie 22, jeżeli nie macie 22, 20. Słuchajcie, i na 18 może się wytrafić, że wam będą brali, ale mi się wydaje, że na 18 już te brania są dużo rzadsze. A tu jest też ten urok taki, że żeby tych ryb jak najwięcej przerzucać, więc jak najmniejszy haczyk. Ta duża ryba i tak weźmie na ten 24 jak ma wziąć, a przerzucacie dużo ryb, to wiadomo, dużo ryb, więcej expa, więcej kasy. Więc ja bym zastosował haczyk 24, między 20 a 24, w zależności co tam w sklepie możecie kupić. No i przynęty typu ochotka, caster. Można tam co, biały, chociaż nie, biały robak to już tam mogą za dużo te płotki wsiadać i jakiś karać może się przydać. Chociaż pewnie też wezmą. No mi się wydaje, że wszystkie te podstawowe przynęty, powiedzmy najtańsze, są możliwe do zastosowania, tylko że liczcie się z tym, że przy pewnych przynętach częściej będą brały inne gatunki i oczywiście mucha, nie? No ale mucha, jak wiecie, raz jest w tych sklepach, tych niższych, levelowych, raz nie ma, często nie ma, albo są te paczki takie gigantyczne, że tam byście musieli 3/4 swojego budżetu wydać, żeby kupić tam muchy. Oczywiście, jak kupicie, nie wiem, 600 much i je wszystkie wyłowicie, no to prawdopodobnie, znaczy prawdopodobnie, na pewno to, co zarobicie na tych muchach, zwróci wam się z nawiązką, ale no wiadomo, że na początku są inne priorytety, inne wydatki, więc ja to wszystko rozumiem, też trzeba rozwijać trochę inne umiejętności, więc nie każdy sobie może na to pozwolić, a niestety muchy są naprawdę bardzo popularne, więc często ich brakuje w sklepie. Dobra, nie przedłużam. Taki to był wielcowy odcinek, pokazałem wam parę miejsc. Tutaj biorą głównie, widzę, że pomost, on jest tutaj często bardzo aktywny, ale jak nie by był aktywny, widzieliście inne miejsca. No i mam nadzieję, że wam się podobał ten odcineczek taki trochę informacyjny, trochę żeśmy pochodzili, trochę tam żeśmy ponarzekali jak zwykle na leszcze, bo co to jest za... No, nie może być odcinek, w którym człowiek nie narzeka na leszcze, no to musi to być. To w każdym odcinku trzeba to poruszyć, ten temat.
I no i tyle. Do zobaczenia. Znaczy, znowu mówię to samo co wczoraj. Jakie zobaczenia? Człowieku, nikogo nie byś widział. Ja was do przeczytania. Mam nadzieję, że będą komentarze, to będę miał co poczytać. A wy do usłyszenia, jeśli chodzi o mnie, jutro rzeka Biełaja i Pstrąg. Będziemy szukać Pstrąga. Nie? Tak naprawdę rzeka Biełaja, ale to już jutro. No to jest jeden wielki spot, więc przypomnę wam, jak ja szukam tam ryb na rzece Biełaji, ale to tak naprawdę to już był taki odcinaczek, no ale zobaczymy, co tam słychać, bo też w sumie jakiś tam czas już nie byłem na tej rzece Biełaji, więc warto sobie przypomnieć na nowo, jak to tam wyglądają sprawy. Słuchajcie, nie przedłużam. Do usłyszenia. Hej, bum szakalaka.